Hej. Któryś z was zadał mi pytanie pod filmem, co zrobić, gdy podejdziesz do kobiety, ona powie ci, spieprzaj, odpieprz się, nie podchodź do mnie, cokolwiek takiego. Jak zareagować, czy przejmować się, nie przejmować, jaka powinna być wasza reakcja. Z moich obserwacji i z mojej perspektywy, to jest moja perspektywa i moja obserwacja, gdy podejdziesz miło, sympatycznie, z kulturą do kobiety na ulicy na przykład, czy w jakimś innym miejscu dogodnym dla ciebie, a ona ci odpowie bardzo niemiło, to uśmiechnij się, podziękuj, że teraz miałeś taką możliwość poznania jej tak naprawdę, jaką ona jest osobą i odejdź. Lub, jeżeli jesteś konkretny, odrobinę bezczelny i znasz swoją wartość, jeżeli jest naprawdę piękna, ale taka tak piękna, że aż trzęsiesz się, to co powinieneś zrobić? Zastanów się. Możesz podejść do niej również za drugim razem, za trzecim, za czwartym, za piątym, za szóstym. Nawet za 15, jeżeli masz taką osobowość. Niestety większość z was z moich obserwacji po pierwszym razie się załamuje, na miesiąc idzie do domu albo dzwoni do kolegów, że dostało kosza i taki jest tego finał. Moje jest takie zdanie, że można podchodzić nawet 15-20 razy. Znam takie przykłady moich kolegów, znajomych. Znam również to z życia, że kobieta może ci dać 5, 7, 10 razy kosza, a tak naprawdę po jakimś czasie faceta się z tą spotka i spędzi z sobą cudowną chwilę. To wszystko zależy od ciebie, od twoich horyzontów, od twojej perspektywy, od twojej wiedzy, którą masz w głowie. Jeżeli tej wiedzy masz za mało i chciałbyś się doedukować, zapraszam cię serdecznie na moje szkolenia akademia-tm.pl lub kup mojego e-booka teraz kisielwmajtkach.pl. W każdym bądź razie nigdy, przenigdy nie bierz do siebie tego, co na ci powiem. Traktuj, udawaj głuchego.